Największa wymiana jeńców. Większość ma poważne obrażenia. Największa wymiana jeńców. 144 ukraińskich żołnierzy uwolnionych. Nastąpiła kolejna wymiana jeńców, dzięki której do domu wróciło 144 ukraińskich obrońców, poinformował na telegramie główny zarząd wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy. Wśród uwolnionych są obrońcy Azowstalu i żołnierze pułku Azow. To największa wymiana jeńców od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. W wyniku wymiany jeńców wojennych Rosjanie zwolnili 144 ukraińskich żołnierzy. Wśród nich jest 95 obrońców Azowstalu oraz 43 żołnierzy pułku Azow. Zwolniono 23 oficerów oraz 69 sierżantów i podoficerów. Najstarszy ze zwolnionych ma 65 lat, a najmłodszy 19. Jak podano, większość zwolnionych Ukraińców ma poważne obrażenia. Rany postrzałowe i odłamkowe. Obrażenia po wybuchach. Poparzenia. Złamania. Amputowane kończyny. Wszyscy otrzymują odpowiednią doraźną opiekę medyczną i psychologiczną. Dodano. Obrona Mariupola obrońcy Mariupola po niemal trzech miesiącach bardzo ciężkich walk, w tym oblężonym przyczółku na terenie zakładu Wazowstal, w maju trafili do rosyjskiej niewoli po decyzji dowództwa, że ma zostać uratowane życie żołnierzy. Ewakuacja z terenów kombinatu odbywała się w dniach 16-20 maja. Według strony ukraińskiej do niewoli trafiło ponad 2,5 tysięcy osób, w tym żołnierze Pułku Azow 36 samodzielnej brygady piechoty morskiej, a także przedstawicieli innych formacji. Rząd Ukrainy zapowiedział, że jeńcy mają zostać wymienieni na rosyjskich żołnierzy i zapewniał, że sprawę traktuje priorytetowo.